Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Jak pamiętacie, musimy teraz porozmawiać sobie z Christianem. Ja sobie muszę rozruszać troszeczkę Gothica. Łopa, nie, kilka obrotów, już jest lepiej. I zmienić właśnie czułość myszy. No cóż, lecimy. Mamy do porozmawiania z Christianem. Jak pamiętacie, ostatnio znaleźliśmy martwego Argosa i Rosy w ich chacie. Właśnie, czy ja mam... Podobno potrafisz przetapiać brył. Zgadza się. Możesz mi... Oczywiście. Musisz coś dla... Co takiego? O. Potrzebuję dwóch bryłek srebra. Mam srebro? Mam srebro. Świetnie. Super. Teraz możemy zacząć naukę. Okej, czyli on tego uczy. Ile mam punktów nauki? 7. Ja mam jakieś bryłki złota w ogóle? Nie powinnam tak bugować gry, ale dobrze. Mam jakieś bryłki. Mam. Dobra, na razie nie chcę się tego uczyć. Jeśli chodzi o tę tabliczkę... Udało ci się czegoś dowiedzieć? Już wiem, co stało się z tabliczką. Tak? Mów szybko. Poszedłem pogadać z tymi bandytami. A oni najzwyczajniej w świecie mnie wyśmiali. Jak to? Powiedzieli, że nic nie wiedzą o żadnej tabliczce, a ten Argos zrobił ze mnie idiotę. Wróciłem do jego chaty, żeby to wyjaśnić, jednak Argosa i jego żona znalazłem martwych. Jak to? Kto ich zabił? Nie mam pojęcia. Czy zauważyłeś w ich domu coś dziwnego? Co masz na myśli? Jakieś ślady magii albo coś podejrzanego? Nic takiego nie zauważyłem. W takim razie sam muszę obejrzeć to miejsce. Chodź za mną. Dobra, no to idziemy, panie Christianie, za tobą. Mamy troszeczkę dzisiaj do roboty i ogólnie, moi drodzy, uprzedzę, będą troszeczkę dłuższe odcinki, bo będę miała znowu przerwę od nagrywania. Wyjeżdżam w sobotę na wakacje, więc nie chcę nagrywać na zapas odcinków, to jest po prostu bez sensu, więc po prostu będzie przerwa przez niecałe 2 tygodnie. No i co? No tak, żadnych śladów. Jednak wyczuwam w tym miejscu intensywne nasycenie magią. Czarną magią. Śmierć tej dwójki musi mieć związek z plagą Beliara. Jedyny ślad, jaki nam jeszcze pozostał, to tych dwóch bandytów. Postaraj się ich odnaleźć i jeszcze raz z nimi porozmawiaj. Sprawa wydaje się być poważna i bardzo niebezpieczna. Ostrzeż ich, że jeśli nie powiedzą wszystkiego, co wiedzą, czeka ich ten sam los, co Argosa. Odnajdź ich, a potem wróć do mnie. Będę czekał w obozie. Okej, dobra, w porządku. Zaraz do nich pójdziemy, tylko tak, chciałbym sprawdzić jeszcze dziennik, czy ja mam coś do zrobienia na bagnach. Tajemnica bariery to jest w dolinie. Choroba Torbena to jest kanion. Wilcze skóry to są bagna. Ale ja nie mam tych wilczych skór, jeszcze 5 na pewno. Dostęp do świątyni Adanosa to na razie nic z tym nie zrobimy. Mistrz areny to kanion. Kamienie teleportacyjne to... bagna, ale też na razie nic z tym nie zrobimy. Prośba Wulfgara to drugi rozdział. Porwani mieszkańcy Korinis też na razie nic. Ekspedycja nic. Droga to jesteśmy w trakcie. Plaga Beliara nic. Dziwne spotkanie na razie nic. Uszkodzony portal nic. Dobra. Czyli mniej więcej nam się to tak rysuje, że zrobimy sobie to i jeżeli starczy nam czasu, to pójdziemy sobie do doliny. Zrobić to zadanie, które nam wyznaczył Tępszak. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jeszcze jest kilka miejsc, które bym chciała odwiedzić w ogóle w Jarkendarze, a mnie tam po prostu nie było. Ale no, nie chcę na razie tam iść, bo chciałabym troszeczkę questów porobić, zamiast tak biegać, latać i w sumie zwiedzać i nie robić nic ciekawego. Znaczy się, nic ciekawego, no. Po prostu jakoś tak lepiej mi się chwilowo questuje, że tak się wyrażę. Chociaż nie powiem, bieganie i ekspienie jest bardzo fajne, ale dużo czasu na tym schodzi. Bardzo dużo czasu. Więc no, już widzę, że tych naszych kochanych bandytów nie ma. Droga do Złotych Wrót. Niestety bandyci gdzieś zniknęli. No właśnie. I zostawili dziwną czarną rudę. No cóż, to jest jedyna rzecz, którą znaleźliśmy po nich. No to chodźmy z tym do... Christiana z powrotem i zobaczymy, co on na tą dziwną czarną rudę powie. Wygląda ona ciekawie, no, nazywana jest w sumie dziwną. Czarna ruda w ogóle z reguły jest czymś trochę dziwnym, można powiedzieć, a co dopiero, gdy
jest napisane nawet, że jest dziwne i jeszcze właśnie tak dziwnie emanuje światłem. Przez to prawdopodobnie jest uznawana za dziwną, bo ona nigdy nie świeciła przecież. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. W ogóle zauważyłam, że sobie nie zrobiłam save'a na początek odcinka, więc nie będę nadpisywała na razie żadnych save'ów. Później sobie wezmę ten koniec odcinka tutaj, żeby tego przypadkiem nie nadpisać. No bo, kurczę, zapomniałam sobie zrobić save'a na początku. Bez sensu. Dobra, tu się nic chwilowo nie dzieje. No chodźmy do Christiana z tą czarną rudą i zobaczymy, co on nam powie. Bandyci zniknęli. Tego można było się spodziewać. Czy w miejscu, gdzie przebywali, coś znalazłeś? Tak, znalazłem dziwną czarną rudę. Pokaż mi ją. Ta ruda jest nasycona jakąś dziwną, mroczną energią. Czuję, jak świdruje mi w głowie. Adanosie, co się dzieje? Dobrze się czujesz? Czuję, że coś rozrywa moje ciało. Jezus! Oh shit! Oh shit! Alarm! Może by mi ktoś pomógł? Nie zdążyłam nic zrobić, nie? Mądra. Grita, nie denerwuj mnie. Ej, mogę ją okraść? Zapomniałam, że ja teraz umiem kradzież kieszonkową, moi drodzy. Przy tego nauczyłam. Nie chcę, Leo. Czy tam Leo? Jak ci tam... Leo. Tak, Leo. Mogę zebrać z tego szkieleta coś? Mogę. Co tu się wydarzyło, Christian? Stara moneta. Moje dwie bruki srebra. Dobrze. Co mówi dziennik? Droga do Złotych Wrót. Najlepiej będzie, jeśli szybko... A nie, inaczej. Dałem Christianowi znalezioną czarną rudę i zaczął się z nim dziać coś dziwnego. Krzyczał, że coś go rozrywa. Potem strzelił w niego piorun i padł martwy na ziemię. Na dodatek pojawiły się dwa szkielety. Dobrze, że obok byli paladyni. Lepiej będzie, jeżeli szybko poinformuję Saturasa o tym, co się stało. Dobra, do Saturasa mówisz, że idziemy. Niczego tu nie znajdę. To może przenieśmy się do Saturasa. Tu jest kanion, bagna są po drugiej stronie. Będzie zdecydowanie szybciej, jeżeli przejdziemy w ten sposób. Witam, witam, dzień dobry. Idziemy w tę stronę. W sumie na tych bagnach to też już jest w sumie bezpiecznie, przez to, że wycięłam to wszystko. Nawet już te szkielety właśnie, więc tak naprawdę nie ma tutaj żadnego już zagrożenia. Tak w sumie. Zobaczymy, co Saturas na to powie. No, nie jest to ciekawa sytuacja. Na pewno nie jest ciekawa sytuacja. Cześć, Centarion. No, a Saturas siedzi tutaj. Zrobimy sobie może save'a. Stało się coś strasznego. Christian nie żyje. Na szczęście się mylisz. Co takiego? Co? Wraz z innymi magami wody zdołaliśmy go w ostatniej chwili wyciągnąć z otchłani śmierci. Jak to możliwe? Christian miał na sobie specjalny pierścień wody, który pozwala pozostałym magom wyczuć moment, w którym jego właściciel znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Tak więc, gdy ty wraz z paladynami walczyłeś ze szkieletami, my z magami wody ratowaliśmy ulatujące życie Christiana. To był potężny atak Beliara. Na szczęście odparliśmy go. Okej. Gdzie teraz jest Christian? Dochodzi do siebie. Znajdziesz go w chacie opodal. Ale nie męcz go za bardzo. Ta czarna ruda mocno mu zaszkodziła. Myślę, że Christian nie powinien się już zajmować sprawą tych tabliczek. Jako mag wody nie jest zbyt odporny na czarną magię. Więc kto może mi w tym pomóc? Najlepiej udaj się z tym do brata Xardasa. On zajmuje się czarną magią? Właściwie nie, ale ma dużo większe doświadczenie w tych kwestiach. Poza tym za nim stoi ten nekromanta Xardas. Chociaż tak do końca nie jestem pewien, co razem knują. Czyżbyś coś podejrzewał? Ależ skąd? Po prostu głośno myślę. Ale radzę ci być ostrożnym. Na własne oczy widziałeś, do czego ta plaga Beliara może doprowadzić. Zdaje się, że komuś bardzo zależy, aby droga do Złotych Wrót nie została nigdy odnaleziona. W każdym razie bądź czujny i pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Tymczasem do opieki nad portalem prowadzącym do Korinis wyznaczyłem Nikolenosa. Teraz to on będzie przebywał w obozie paladynów.
Okej, okay. Nikorenos, tak? Dobra. Nikorenos, okej. Okay. No możemy zagadać do Christiana, ale to chyba głupi pomysł. Zobaczymy, co ja mogę z nim porozmawiać. Mam srebro? Mam. Świetnie. Aha, okej. Okay. Jak się czujesz? Co takiego? Kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Szukałem do ciebie tabliczki prowadzącej do Złotych Wrót. Złotych Wrót? Kim w ogóle jesteś? O Boże. Widzę, że źle się czujesz. Zostaw mnie samego. Potrzebuję ciszy i spokoju. O matko, z nim jest gorzej niż myślałam. Dobra. Mówiłem ci, żebyś za bardzo nie męczył Christiana. Cały czas jest w szoku i niewiele pamięta. Musi minąć kilka dni, zanim dojdzie do siebie. Będę o tym pamiętał. Najlepiej zrobisz, jeśli jak najszybciej udasz się do brata Xardasa. Sprawa tej tabliczki wymaga wyjaśnienia. Z tego, co Christian majaczył w Grączce, ta tabliczka może wskazać sposób zniszczenia plagi Beliara. Tak, wiem o tym. No właśnie, dlatego nie trać czasu i zrób wszystko, by ją odnaleźć. Jezus, Saturas, nie piekl się. Co ty w ogóle tu robisz? Przepraszam, wyszedłeś tylko po to, żeby mnie opieprzyć? No bez przesady. Dobra, miałam go nie męczyć, ale ja się go tylko spytałam, jak on się czuje, nie? W sensie... Boże, dobra, nieważne. Szczerze nie sądziłam, że Saturas wyjdzie i będzie mi tutaj prawił jakieś te morały, nie? No dobrze, no niech tak będzie. Czyli w sumie wszystko nas aktualnie prowadzi do doliny, więc zrobimy to. Pójdziemy po prostu do doliny. Najlepiej będzie, jeżeli się przeteleportujemy do tej doliny. Musimy udać się, wiadomo, zbadać te wszystkie sprawy. Jezus Maria Grita, co ty robisz? Ale potrzebujemy również porozmawiać właśnie z Neorasem, czyli bratem Xardasa. Te dwie sprawy powinniśmy ogarnąć w miarę szybko. Ja tutaj wybiłam pół tej doliny mniej więcej. Zobaczymy. Okej, no zaczniemy sobie od Neorasa. Hej! Od naszego spotkania wiele się wydarzyło. Domyślam się. Powiedz wszystko, co udało ci się dowiedzieć na temat Złotych Wrót i zaginionej tabliczki. Sprawą tej tabliczki zamieszany był pewien wieśniak Argos, który ją znalazł i sprzedał magowi wody, Christianowi. Potem podobno napadło go dwóch bandytów i siłą wymusili, żeby wyjawił, gdzie jest relikt. Odnalazłem ich, jednak wszystkiego się wyparli. Gdy wróciłem do Argosa, znalazłem go i jego żonę martwych, a bandyci gdzieś zniknęli. Na miejscu, gdzie wcześniej stali, znalazłem dziwną bryłkę czarnej runy. Zaniosłem ją Christianowi, a gdy zaczął ją oglądać, stało się z nim coś dziwnego. Co dokładnie? Krzyczał, że coś rozrywa go od środka, następnie trafił go piorun i padł jak martwy. Na dodatek pojawiły się ożywieńce. Christian nie żyje? Na szczęście magowie wody zdołali go uratować. Saturas powiedział, że wyciągnęli go z otchłani śmierci, cokolwiek miałoby to znaczyć. A więc rozmawiałeś z Saturasem? Tak, to on mnie do ciebie przysłał. W jakim celu? Stwierdził, że Christian nie może się więcej zajmować zaginioną tabliczką i historią Złotych Wrót, bo jest zbyt osłabiony atakiem czarnej magii. Saturas ma rację. Magowie wody nie powinni mieszać się w tak niebezpieczne sprawy. Dobrze. W takim razie zrobię wszystko, abyśmy odzyskali tę tabliczkę i odnaleźli drogę do Złotych Wrót. Chociaż wydaje mi się, że nie będzie to jedna tabliczka, ale więcej. Wpierw jednak musimy odnaleźć tę, która była w posiadaniu Christiana. Jedyny ślad, jaki nam pozostał, prowadzi do obozu bandytów. Spróbuj się dowiedzieć jak najwięcej o tych dwóch bandytach, wybadaj czym się zajmowali i co mogło się z nimi stać. Możesz popytać o stare kamienne tablice. Podobno bandyci lubią nimi handlować. Być może znaleźli jedną z tych pradawnych tablic, których poszukujemy. Jeśli tylko czegoś się dowiesz, daj mi znać. A gdybyś potrzebował szybko się tu dostać, użyj tej runy. O, dziękuję ci bardzo. W porządku, dostaliśmy runę teleportacyjną. To już druga runa teleportacyjna. Do obozu orków i do chaty Neorasa. Fajna sprawa. Właśnie mi się przypomniało, że ja w sumie mam do kanionu teleport. No dobrze, jesteśmy tutaj i mieliśmy zbadać, gdzie my jesteśmy na mapie. Mieliśmy zbadać dom kapłanów, tak? Nie, dom strażników umarłych. Okej, czyli przejdziemy sobie tędy, czy nie tędy? Tak, tędy. Ja przy domie kapłanów nie byłam. W sumie zostawiłam tam troszeczkę expa, między innymi jakieś harpie i tak dalej, ale nie chcę tam za bardzo na razie iść, bo to się mija z celem.
Dobrze. Tutaj jest Karosz i tak dalej. Już z nimi mamy sprawę ogarniętą. My idziemy za to w tę stronę. I spróbujemy przejść na drugą stronę. Miejmy nadzieję, że nic nas nie zaatakuje. Tamten ork ewidentnie takiego pierścionka nie ma, bo się zgubił po drugiej stronie. Nie ma pytań. Czy ja sobie już założyłam ten pierścionek? Chyba nie. Właśnie dostałam orkowy amulet ochrony. Dlaczego ja tego nie noszę? Pierścień, many. No nie chcę many. Musimy jeden ściągnąć, ten obrony możemy wyrzucić. No i dobra, spróbujemy wejść na drugą stronę. Oh shit! Jezu, oni podobno mieli mnie nie atakować. Oh shit! Niczego tu nie znajdę. A ty co? Hejka! Cześć! Ja nie wiedziałam, że tu się most zawalił. Halo? Nic tu nie ma. Podobno nas mieli nie atakować ci strażnicy, nie? Na szczęście nie zrobili mi zbyt wiele. Podejrzewam, że to kwestia tego, że... ustawiłam sobie tak niski poziom trudności. Serio? Kolejny? Oni tak będą tu wyskakiwać mi co 5 metrów? Czy o co chodzi? Nic tu nie ma. Ja mam zawału dostać? Stara moneta. Smoczy korzeń. Czy mi się wydaje, czy tutaj kiedyś był normalnie troll? Chyba był. Dobra, musimy się rozejrzeć tutaj. Czy tam coś w ogóle żyje po drugiej stronie? My tam byliśmy? Nie byliśmy? Nie, na pewno nie. Będziemy tam szli dopiero. No podejrzewam, że ci kamienni strażnicy będą mi się chamsko pojawiać na twarzy, co będzie miało marne skutki, bo będę miała często zawał serca. Ale miejmy nadzieję, że będzie w miarę okej. Ja powinnam chyba chodzić normalnie z wyciągniętą bronią, się zapisywać co 5 metrów. Tam jest kolejny strażnik. Oh shit. On chyba wygląda, jakby chciał ze mną gadać jeszcze do tego wszystkiego. Najwyżej się rzuci na mnie za chwilę. Ognisty korzeń. Tutaj nic nie ma. Dobra, pójdźmy normalną ścieżką. Nie będę szła nad nim, tylko po prostu pójdziemy drogą. Oj Boże Święty, dobra. No to coś czuję, że to się wszystko źle skończy. Czy ja właśnie nadpisałam tego save'a, którego chciałam nie nadpisywać? Chyba tak. On będzie ze mną gadał, czy będzie mi robił atak? Będzie ze mną gadał. Doszedłeś aż tutaj, nędzna kreaturo. Zdołałeś przebyć magiczną barierę. Jednak... czy to Maję zdubbinguje? W takim razie powiedz mi, kim jest twój pan. Jest potężnym magiem. Który włada niezwykłymi mocami, a za którym stoi ktoś jeszcze potężniejszy. Niedługo się z nim spotkasz, bo już jesteś trupem. Okej. Okay. Oh shit! Halo, co to miało być w ogóle? What the hell? Typ jest silniejszy, w sensie zadaje więcej obrażeń od jego kumpli, nie? dobrze, spróbujmy jeszcze raz, na spokojnie. Może od razu wyciągnę kosę. Witam. Dobra. Ale bij go, Bezi. No ale halo, miałeś go bić. Co za syf totalny, nie? Przed nim i tak się nie da obronić. Bo on wali z tej swojej łapy tak bezsensownie. No nie ominę go, bo i tak będę musiała z nim zagadać i tak. Siema. Dobra. No kurna, nawet jak się wyleczę, to mi to nic nie da, nie?
Ja pierdzielę! Co za głupia gra! Siemenda, nie wiem, broni w ogóle. Jak? Nie wiem. Mam 2 eliksiry siły, wypiłabym, ale są progi punktowe. Jak tam z naszym HP? Jest dobrze. Znaczy jest niedobrze, bo mamy go stosunkowo mało, ale jest dobrze, bo teraz mam fulla. No, skończmy to. No, ale mój kryt! Sorry! Co to? To już w ogóle ja mam pytanie, co to miało być, nie? On jest na 2 kryty dosłownie. Na 2. No i kurwa, jak ja mam go pokonać, nie? Jeszcze ta broń jest taka wolna. Wiecie co? Okrutnik. Jak to nie mam siły na to, co? Jak ja walę z tego? Ja mam... Co ja mam? Mam wojownika w jednoręcznej. Spróbujmy go jednoręcznym. Może będzie troszeczkę szybciej. Noż... Ta, szybciej będzie. Szybciej będzie dead. Może go ominiemy, co wy na to? Nie no, nie mogę go ominąć. A ja mam jakieś czary, whatever. Nie mogę to nosić? Nie mogę. Dobra, jeszcze raz. Może jakimiś czarami spróbujemy. Mam przyzwanie wilka, no to mi nic nie da. Ognista... Czemu mi się tak dziwnie kamera? Co się stało? Ognista strzała, lodowa lanca, święty płomień, tworzenie szkieletu, przyzwanie wilka, piorun kulisty, przemiana wilka, wodna pięść. A może byśmy tak wodną pięć spróbowali? A ile ma piorun kulisty? Obrażenia maksymalne 120. 125. Spróbujmy z takiej wodnej pięści mu przywalić. Co wy na to? Mogę tak po prostu? Okej, z wodnej pięści on jest na hita. Dobra. Ale ja muszę z nim zagadać, bo jakby... No wiecie co. Tylko żebym ja to zdążyła skastować, nie? To ja się tak ustawię, żeby on tylko mnie zagadał. Wiem, jak to zrobimy. W takim razie powiedz mi, kim jest twój pan. Dobra, i teraz spróbujemy. Czemu to mu nic nie zrobiło nagle? Oh shit! Mogę go gdzieś wymanewrować, halo? Typ chodzi za mną. Jezu, udało się, nie? Ale tak... O, eliksir życia miał. Dobra. Zapisuję grę, bo to tak nie może być. Dawaj mi ten eliksir życia. Plus 20 punktów trafień. Pięknie. Dobra, troszeczkę nam piorun kulisty uratował życie i wszedł kryt. Na szczęście. O Boże, o Boże. Dobra, jest gites. W porządku. Idziemy dalej w takim razie. Czy mamy jakiś nowy wpis w dzienniku? Pewnie mamy przy dziwnym spotkaniu. Ponownie spotkałem kamiennego strażnika i znów straszył mnie śmiercią i piekłem. Kim jest jego pan i dlaczego chce mnie zabić? Czyżby to był Beliar? Ale czy kamienny strażnik może być posłańcem Beliara? Więcej pytań niż odpowiedzi. Mam nadzieję, że za jakiś czas ta zagadka się wyjaśni. Teraz muszę się przygotować na walkę. Odbyłem kolejną, jak się zdaje, ostatnią rozmowę z kamiennym strażnikiem. Czy w końcu dowiem się, o co w tym wszystkim chodzi? No ja nie, ja bym nie powiedziała, że to była ostatnia rozmowa. Szczególnie, że jednego właśnie postawiłeś go jakby trupem. W sensie, no... Gdyby to miała być ostatnia rozmowa, to podejrzewam, że jakby... Musiałbyś zginąć, żeby to była twoja ostatnia rozmowa z nim. Okej, to pewnie był nie jedyny strażnik, który jeszcze mi się... Co to jest za cholerstwo? Boże drogi, przestraszyłam się. Czym ty jesteś? Drzewiec. Jezu, to jak... Działa jak ten. Jak się to bije, przepraszam. Okej.
Okej, czaję, to działa jak golem. No dawaj. Co za cholerstwo, ale ja się wystraszyłam. Boże kochany. Czytałam, że mają być nowe potwory, ale Boże. Ej, nie, zawał. Czy tego jest tu więcej, przepraszam? Wiecie, tak se idę i w sensie nie pasuje mi coś, nie? Wyglądało to dziwnie, no ale uznałam, że to nic podejrzanego. Cholera jasna. Co za... Jak mi to pierdykło, nie? Czy tu coś żyje? Jest kufer. Wiecie, myślałam, że jak już te kamiennego strażnika, nie? Spotkam kolejnego. A tu klops. Dobra, czy do tego budynku dało się wejść? Bo oczywiście obeszłam to jak debil. Dało się tu wejść. Czy tutaj coś jest? Chyba nie. Nie, kompletnie nic tu nie ma. Wiecie co, ja muszę robić zapis po prostu co 5 sekund. Co 5 sekund, bo tutaj się cały czas coś dzieje, nie? Się i tak dziwię, że ja nie zginęłam, nie? Dobra, gdzie ten kufer? Tutaj. Dobra, lewo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo. Nie? Lewo, prawo, lewo. Wiecie co? Dajże Boże święty spokój. Czyli jest lewo, prawo, lewo. Dobra. Lewo, prawo, lewo. Ach, tu się zapisałam. Boże, jaka jestem głupia. Dobra. Jeszcze raz. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Wiedziałam. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Dobra. Ryba, srebrny naszyjnik, lekka kusza i bełty. Coś czuję, że jak gra mi daje kuszę, to może być potrzebna i jest lepsza. Mogę ją założyć. Fajna sprawa. Dobra, no lecimy dalej. Pewnie zaraz znowu dostanę gdzieś jakiś zawał, w sumie mogłam się wyleczyć. Ale tamci kamieni strażnicy tak nie biją. Jak ten jeden. On okropnie mnie walnął. Czy tutaj ten kolejny jakiś drzewiec kurna stoi, czy to po prostu jakaś roślina? Tak, to wyłazi z ziemi, to ja nic dziwnego, że dostałam zawału, nie? No, kurna. Dawaj. Mogę kryta? Dobra, wolę się odsunąć. No dawaj. Oh shit. Dobra, przeżyłam to, ale wolę się odsunąć, bo jak mi jeszcze raz walnie, to zginę. Dobra, zrobię sobie gdzieś tu zapis jeszcze jeden. Cholerstwo. Wiecie co, boję się, że jak to wlezie w ziemię, to będzie miało full HP. No jeszcze czego, cholero? Pięknie. Najgorsze, że z tego nawet nic nie ma, nie? Dobra, może zjemy coś. Oczywiście to przywraca tyle HP, że wcale. Jabłek moglibyśmy troszeczkę zjeść, ale jabłka przywracają praktycznie nic. Co to jest? Jabłko. A to? Też jest jabłko. Czemu są dwa rodzaje jabłek? Dobra, zupę rybną. Jest to praktycznie nic nie przywraca HP, nie? Dobra, na razie nam powinno tyle wystarczyć. Zobaczmy, co nas czeka dalej. Ale to cholerstwo jest tragiczne. Dobra, tutaj coś jest. Pewnie się tutaj zaraz wpakuje w jakieś najgorsze cholerstwo na ziemi. Mm.
Halo, witam. Aha, super, kamienie znikają i się pojawiają. Prawo, fuck, lewo, 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 lewo. O, nie mam wytrychów. Przydałoby się parę wytrychów. Dobrze. Okej, czyli trzy razy w lewo. Muszę kupić gdzieś wytrychy. Dobra, to wejdziemy sobie, zrobię zapis przed tym kufrem. Podejrzewam, że to może być coś dobrego dla nas. Lewo, 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 prawo, prawo, prawo. Dobra. Błyskawica, duża kula ognia, trzy mikstury lecznicze i jabłko. Dziękuję bardzo, gro. Bardzo dziękuję. Wiecie, w tej jaskini jest za spokojnie. Słyszeliście to? Tutaj coś jest i tu jest golem. No dawaj. Dobra. I ten golem niczego tu nie znam. Pilnował kryształu mocy. Tajemnica magicznej bariery. Nie to. Po pokonaniu golema znalazłem dziwnie pulsujący kamień. Ciekawe, jakie było jego znaczenie. Dobra, no. Mamy jakiś kamień. Być może miało to duże znaczenie i być może to jest nasze remedium. Ale nie zbadaliśmy jeszcze całej tej doliny, a póki tutaj jestem, to fajnie byłoby to jednak zrobić, a nie wracać i od razu zdawać ten kryształ. W sensie podejrzewam, że to może być kwestia tego kryształu, ale tam jeszcze może być coś ciekawego, moi drodzy, no nie? Może te drzewce nie są jakieś takie ciekawe? To się drzewiec nazywało, nie? Tak. Podejrzewam, że będzie ich tu więcej. Jest jeszcze jeden kamienny strażnik. Tam możemy się dostać, ale... Nie, wrócimy potem stamtąd. Możemy spróbować, tylko chwilowo mamy strażnika na głowie. Witam. Dobra, ty też lejesz, ale ja ci zadaję zdecydowanie więcej obrażeń. Niczego tu nie znajdę. Czy tam jest więcej tych strażników, czy mi się wydaje tylko? Tam widzę co najmniej dwa. Dobra, napijmy się troszkę. Dobra, jeszcze jedną taką. I dojedzmy mięsem. Tam jest ich dużo. Podejrzewam, że to też może mieć jakieś znaczenie. Jakby się je tak dało pojedynczo, to by było super. Ale... Oh shit. Dobra, one mnie trochę klepią. Ale nie ma tragedii. Dobra, poradziłam sobie. Tam są trzy. Więc może być gorzej z trzema. Z trzema może być gorzej, ale zobaczymy, jak to się... Chociaż no z dwoma przeżyłam tak w miarę na luzie, nie? Dużo tu jest tych strażników. Podejrzane to jest, nie powiem. Czy jestem w stanie tu wejść? Tak boczkiem? Jestem. Tu jest roślina lecznicza i mikstura. A tu? Tutaj coś jest? Wygląda, jakby coś to miało być. Mogę tu wejść? Mogę. Okej, tam są ci kamienni strażnicy. Takie pytanko, czy ja mogę do nich zacząć strzelać na przykład? Okej, jestem w stanie go trafić. Co prawda prędzej się wypruje z bełtów. Ale przynajmniej on jest jeden. Nie by mu tak spadła tam na głowę. Dobra, ja chyba... Mogę was bić, czy nie mogę? No tak nie wygląda. Boże, cała ziemia się trzęsie. Co ja robię, nie? Witam. Tam ich było trzech czy dwoje? Jesteście jakieś takie wielkie cholernie, nie? No, trafię cię kiedyś, cholera.
Dobra, to są jacyś duży kamienie strażnicy. Mi się nie podobają bardzo, nie powiem. Można by było ich tutaj zostawić, ale mamy za zadanie tutaj rozwalić to wszystko. A może by tak właśnie czymś dalej jeszcze pierdyknąć? W ogóle ile ja mam many? 38, skąd ja wzięłam tyle many? W ogóle kurde, już praktycznie 40 minut odcinka ja nic nie zrobiłam. Święty płomień, duża kula ognia, ognista strzała lodowa, błyskawica. A taką błyskawicą jakbyśmy spróbowali sobie. No dawaj. Moglibyśmy spróbować błyskawicą. Mam ją pod szóstką. No dobra, no nie zrobiło ci to zbyt wiele, ale cokolwiek ci to jednak zrobiło mimo wszystko. Ała, no chłopie! Powaliło cię. Wiecie co? Może to głupie. Wiecie co? Bo kilka z nich jest... Wow! Okej, one dostają, nie? Jezu, ale one się dziwnie zwijają, nie? Aż mi się to kojarzy bardzo z tymi potworami z Silent Hilla. Dobra, nie będę sprawdzać, ile mam bełtów. Najwyżej się wystrzelam. Wiecie, po to jest kusza, żeby jej używać, nie? Wiecie, chciałabym to miejsce całe sprawdzić, więc po prostu najwyżej będzie dużo dłuższy odcinek niż chciałam. Dobra, przynajmniej ładnie trafiam. Ciekawi mnie, czy ile za nich będzie expa, bo to są ewidentnie tacy wielcy kamienni strażnicy. Dobrze by było, żeby każdy był celny jakby. Mój strzał. Jeden kamienny strażnik się gdzieś zapodział. Wiecie, ich jest tutaj dużo. Tutaj może być coś naprawdę cennego. Mogłabym tutaj wrócić, jak się podkokrzę. Ile mam bełtów? Jeszcze tylko 22. Mamy łuk jeszcze ewentualnie. Mam więcej strzał do łuku. Dobra, z łuku lepiej to się wydaje, że działa. Dobrze, że mam łuk, wiecie? Sobie ich wykończymy z łuku. Kupię po prostu też bełtów, jak będziemy w tym. Dobra, bym chciała w tego strzelać raczej. Jezu, co ja robię ze sobą, nie? Najwyżej wam ten moment przyspieszę, bo chcę bardzo zobaczyć, co tu jest. A oni są tymi silniejszymi kamiennymi strażnikami. Dobra, zrobię sobie zapis tu. Cała ziemia się trzęsie. No dalej. Zaraz jeden padnie. Pięknie. Tylko 180? Coś tak słabo bardzo. Mogłabym jeszcze ewentualnie coś z magii walnąć. W sumie nie zaszkodziłoby. Na przykład taka ognista strzała pod szóstką. Aha, dobra, na niego ogień nie działa. Okej, no to strzały lecimy dalej. Podobno kamienni strażnicy mają małą ochronę na strzały. Ale ten wygląda, że sobie radzi na przykład. Tam jeszcze jeden chyba biega mi dosłownie nad głową. Trafię cię? Trafię cię. O matko, dobra. Wiem, że to jest cholernie nudne, nie? Ale ciekawi mnie, co tutaj jest. Nie możemy zostawić tak tego miejsca w momencie, gdy mieliśmy tutaj przyjść na misję, nie? Pomyślcie sobie, ile expa. Za niedługo nam powinien nowy poziom wejść po takiej wycince.
Tu jest troszeczkę zwiedzania jeszcze. Najwyżej będzie naprawdę długi odcinek, ale nie przeszkadza mi to. Najwyżej sobie obejrzycie na dwie części. Tak jak mówię, będzie dłuższa przerwa od odcinków. Ja też dawno nie nagrywałam, bo nie miałam ku temu żadnej sposobności za bardzo. A teraz będzie dobrze już. Jak tego zabiję, to sprawdzimy, ile mam strzał. Miałam 200 ileś. Jak zaczynałam strzelać w tego strażnika i w jego kumpla jeszcze. Nie wiem, ile miałam bełtów. Ale pewnie z 70, coś tak czuję. Ja nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy ten łuk zadaje lepsze obrażenia. Super. Ile mamy strzał? Bo to też jest teraz ważna sprawa. Strzał mam 171, dobra. To tak optymalnie. Nie ma czego plądrować. Dobra, w nich nic nie ma. Oni mają jeszcze jednego kolegę. A gdybym tak spróbowała... Siema! Zaklinujesz się tu? Tak, jasne, że tak. No to... Poczekamy sobie jeszcze trochę. Może wam coś poopowiadam. Jak tam u was w ogóle wakacje? Ja, tak jak mówiłam już wcześniej, wyjeżdżam na 2 tygodnie do Grecji na wakacje. Więc dlatego nie chciałam nagrywać odcinków na zapas, bo uznałam, że to jest po prostu bez sensu. Już się nie chcę bawić w nagrywanie na zapas, bo to troszeczkę psuje frajdę. Wolę jakby tego nie robić. Potem też właśnie mogą się dziać z tego takie problemy, tak jak z tym Gothiciem 3, że sobie nagrałam serię na zapas i widzicie, taki dźwięk się nie nagrał, Audacity postanowiło zaszwankować. No i to prowadzi tam do jakichś potem powikłań, że tak powiem, problemów. Wiecie co, może byśmy sobie tak zmienili ten kadr jakby. O, tutaj się dobrze strzela. W nich i tak nic nie ma, ja bym się z nimi za długo bronią męczyła. Więc tak, wyjeżdżam na wakacje, byłam dzisiaj w ogóle na zakupach, kupić sobie jakieś tam jeszcze rzeczy na wyjazd. I nie chcę mi się w ogóle tych toreb rozpakowywać i w ogóle nic z tym robić. Przyszłam do domu i tak się położyłam. No i teraz uznałam, że nagram dla was odcinek, bo mi się w ogóle przypomniało, że przecież... Halo, znowu nagrywasz, nie? Zapomniałam sobie totalnie o tym, że ten... Cały weekend w ogóle miałam też gości. W pracy byłam w sobotę. W sobotę rano przyjechała do mnie babcia Damiana w odwiedziny i pojechała właśnie dzisiaj rano. Jeszcze sprawy musiałam załatwić urzędowe, także dzisiejszy dzień troszeczkę taki, nic dziwnego, że nic mi się nie chce. Troszeczkę było chodzenia, troszeczkę było latania. Jutro sobie troszeczkę odpocznę, idę się spotkać ze swoją kuzynką, właśnie później nagram dla was też odcinek na środę. Zacznę się prawdopodobnie powoli pakować, bo i wyjeżdżamy w sobotę rano. No a w piątek muszę już być u swoich rodziców, bo jadę razem z nimi na wakacje. Z Damianem oczywiście też, ale jedziemy jakby z rodzicami wspólnie. No i troszeczkę trzeba będzie się wcześniej zabrać. Jeszcze muszę też świniaki właśnie morskie przewieźć. O proszę, otworzyła się krata. Ej, ty, tam ktoś stoi, nie? O, żeż w dupę, kto tam stoi? Jak się tutaj jeszcze coś pojawi, to słowo daję... Umrę. Nie ręczę za siebie. Czy to jakaś miksturka dla mnie w nagrodę? Chyba tak. Ten ktoś chyba będzie chciał ze mną gadać za chwilę. Także ja się najpierw tutaj... Co tu, jakaś niewidzialna ściana jest? Ej, bo tam jest kufer! Ja chcę tam iść. Koristo? Przecież Koristo... Co? O, panie, Jezus. Jezus, nie bagujmy gry. Koristo? Koristo? To ty? A niby kto? Co ty tu robisz? Przecież ty zostałeś zabity. Inos, to Bóg potężny i sprawiedliwy, pokarał mnie za moje grzechy popełnione w zamku w Dolinie Górniczej. Przez mój upór i głupotę zginęli wszyscy magowie ognia, w tym ja sam.
Przez zesłanie do otchłani Beliara miałem odpokutować moje winy, ale Beliar poniżył mnie w najgorszy możliwy dla mnie sposób. Mając nade mną władzę, kazał mi walczyć przeciwko dobru, a dokładnie przeciwko orkom, którzy odrzucili Beliara. Okrutna zemsta tego podłego boga. Jak zdołałeś się tu dostać? Zabiłem wszystkich kamiennych strażników. Czyli udało ci się zniszczyć źródło ich nieśmiertelności? Doskonale, ale ja nadal jestem uwięziony w sidłach demona. O kurcze, chyba gdyby nie ten kryształ, to oni byliby śmiertelni jakby. Znaczy nieśmiertelni. Czuję, że już za moment Beliar zabierze mnie z powrotem do piekła. Jeśli chcesz mi pomóc, śpiesz się. Nie zostało wiele czasu. Nie masz wyglądu zombie. Jestem nieumarły, ale moje ciało nie zniszczało. Dzięki znajomości magii udało mi się je zachować w nienaruszonym stanie. Mhm. To ty wysyłałeś tych kamiennych Kolejny strażników. Poziom! Tak. Musiałem tak robić. I ten dziwny posłaniec też był z twojego rozkazu? Nie do końca z mojego. Ja widziałem tylko tyle, że ktoś będzie próbował się przebić przez barierę. Ale nigdy bym nie pomyślał, że to będziesz ty. Całe szczęście, udało ci się dotrzeć aż tu. Okej. Nie zrozumiałam chyba za bardzo... Ja chcę tam może wejść, co? Chyba, że będę mogła się tam... Boże, tekstury, proszę przestać. Chyba, że będę mogła się tam dostać dopiero jak Koristo jakby stąd zniknie. Dobrze, moi drodzy. Jezu, ale mamy cliffhanger. Aż mi głupio was tak zostawiać w takim miejscu, ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinę. Więc moi drodzy, w kolejnym odcinku spróbujemy pomóc Koristo i zgłosimy orkom właśnie, co tutaj się wydarzyło. Mamy w sumie teleport stąd, więc możemy się dosłownie przeteleportować do obozu i to załatwić. Także w kolejnym odcinku się tym zajmiemy. Na dzisiaj już wam dziękuję. Życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłego popołudnia. Zależy, kiedy oglądacie ten odcinek. No i co, słyszymy się jutro o stałej porze, czyli o godzinie 12:30. Do usłyszenia. Cześć.